Trudna dla ciebie to była decyzja? Trenera i do przyjęcia bardziej. Znaczy, myślę, że bardziej była trudna dla Stefana, ale szczerze mówiąc, żadnej innej decyzji się nie spodziewałem, bo wiedziałem, że jakby dzisiejsze dwa skoki, które były w planie, w końcu wyszedł jeden, to nie to miało zaważyć na decyzji. Musiałbym tu pewnie wygrać tą serię treningową, żeby startować. Wiadomo, że każdy jeszcze miał szansę i mogłem to zrobić, ale trzeba patrzeć na cały okształt. Po prostu Stefan, Dawid, Kamil, Piotrek skakali lepiej od pewnego czasu. Ja troszkę miałem dołek formy, ale też ta decyzja nie jest dla mnie powodem, żeby się jakoś teraz załamać. Ale tylko takiego skoczka jak ty z takimi ambicjami to boli? Czy na pewno boli, ale też wiadomo, że jakby troszkę wcześniej pogodziłem się z tą sytuacją i przyjechałem tu z chęcią oczywiście rywalizacji o to miejsce, ale także z takim planem B, jeżeli się to nie uda, to chciałem oddać jak największą liczbę skoków. Wiadomo, że no, niekoniecznie się to udaje w takiej pogodzie, bo byłem gotowy, żeby skakać przed kwalifikacjami jako przedskoczek, to się niestety nie udało, ale wciąż liczę na to, że pogoda umożliwi mi oddanie skoków jako przedskoczek. Cały czas jestem z grupą, muszę trzymać też ten kontakt, być w grupie i pokazać trenerowi, że cały czas walczę, jestem gotowy do powrotu, bo jeszcze ważne konkursy przed nami i też jakby droga powrotu na konkurs drużynowy nie jest zamknięta. A pamiętasz, kiedy ostatni raz na jakiejś imprezie występowałeś w roli przedskoczka? Szczerze mówiąc, zdarzało się to, ale... Ale kiedy to było? No na pewno kiedyś na Mistrzostwach Świata Juniorów w Intercartem, ale to było gdzieś w pewnie 2000, może 8, może 10 rok, ale od dłuższego czasu raczej nie zdarzało mi się skakać na przedskoczka. Kiedyś w Planicy, pamiętam, na Mamucie, kiedy nie dostałem się do konkursu, był to mój debiut na tej skoczni, a skakałem jako przedskoczek, ale to też pewnie rok gdzieś 2011, może 2012. No, nie. Nie mam trenera, ale tak jak mówię, no akurat skakanie w roli przeskoczka wydaje się łatwe, a często jest trudniejsze jak w roli zawodnika, ponieważ zawodnik ma wyznaczony czas, są numery startowe, wie kiedy wyjść, wszystko jest zrobione dla zawodnika. Przeskoczkowie muszą być dużo wcześniej, nie wiadomo kiedy zaczną. Ja tam siedziałem na górze prawie pół godziny, to się czasami opóźnia, czasami skacze pięciu przeskoczków, czasami trzech, czasami siedmiu. Wiadomo, że no, przeskoczkowie muszą przeczyć tory, czyli ta prędkość nalazowania jest tak dobra. Są puszczani no, w gorszych warunkach, ponieważ no, to nie ma wpływu na ich, sprawdzają skocznie, więc to jest takie ciężkie skakanie, czasami też ciężko o taką maksymalną mobilizację, ale myślę, że akurat o to w moim przypadku się nie boję. Jeżeli tylko będą dobre warunki, to będę skakał tak, jakbym skakał w konkursie i będę chciał wykorzystać każdy skok do tego, żeby po prostu poprawiać te błędy i przybliżać się do dobrego skakania. Przegrałeś walkę o kwalifikację w sprawiedliwej walce, tu chyba nie ma żadnej dyskusji. Tak, no to jest myślę dla mnie najważniejsze, że przegrałem w równej walce, każdy z nas miał jednakowe szanse, miał jednakowe warunki przygotowań. Nie chodzi mi tylko o dziś, tylko jakby no, o całokształt, bo to trzeba patrzeć właściwie od początku sezonu. No i myślę, że to nie jest też ujma na honorze, ponieważ inni, Stefan, Kamil, Dawid, Piotrek skaczą naprawdę dobrze i też no, szczególnie podczas turnieju czterech skoczni pokazali bardzo dobre skakanie. Więc tak mówię, no, nie jest to wstyd, też nie jest to na pewno jakiś tam niesprawiedliwa decyzja, tylko w sprawiedliwej walce przegrałem i tak zdarza się w sporcie. Dzięki. Tak jest. O tym, czy myślisz, że po tym pierwszym skoku zaprzyjaźnisz się z tą skocznią trochę bardziej niż z Mamutem w Kulm? No tak, na pewno. Na pewno przyjemniejsza jak w Kulm. A czym się różni od tej w Kulm przede wszystkim? No tu się czujesz się w nalotach, a w Kulm tak nie do końca. A jeśli chodzi o ten twój skok w treningu? A można powiedzieć, że w porządku, nie bez jakichś fajerwerków, ale taki treningowy w miarę, no... Nie jeszcze na jakimś takim poziomie, ale w miarę taki skok na to, co ostatnio się skakało, to okej. Okay. Obawiałeś się o to, czy zostaniesz wybrany do drużyny, czy byłeś pewny swojej pozycji? Znaczy nie, no o tym się nie myślimy, po prostu idziemy, skaczemy, pokazujemy co, na co nas stać, a resztę no, trener decyduje o tym. Czyli dobre myślenie, skupiam się na zadaniu, a resztę to już nie jest dobra. Tak, dobra.